Powiat Raciborski i Zamek Piastowski w Raciborzu zaprosili na zamkowy jarmark kwiatów. Impreza odbyła się w sobotę na dziedzińcu dawnej piastowskiej siedziby. Pogodowa loteria była tym razem łaskawa dla organizatorów i wydarzeniu towarzyszyło słońce, wysoka temperatura, a co za tym idzie, nie zabrakło wielu wystawców, jak i kupujących. Punktualnie o 10:00 w imieniu starosty raciborskiego Grzegorza Swobody oraz własnym gości przywitała dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Muszę przyznać, że jarmark myślę, że jest bardzo przydatny, że mieszkańcy czekają. Proszę spojrzeć w tył, za mną jest mnóstwo ludzi, frekwencja jest dobra i myślę, że tego typu wydarzenia są bardzo dobre i pożądane w naszym mieście. Czy można więc spodziewać się kolejnej edycji jarmarku? Liczymy na to, tym bardziej, że wielu wystawców zapowiedziało już swój udział w przyszłym roku. Też takie firmy całkiem nowe, które będą u nas po raz pierwszy. Handel na zamkowym dziedzińcu trwał od 9 do 17. Obecni byli sprzedawcy kwiatów, sadzonek i ciekawych artykułów ogrodniczych oraz producenci rękodzieła. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, zorganizowany został dla wystawców konkurs, który polegał na najciekawszej aranżacji własnego stoiska. Najlepsza trójka, właściciele stoisk, którzy zebrali największą liczbę głosów, zostali nagrodzeni niespodziankami przygotowanymi przez zamek oraz browar zamkowy. Organizatorzy przekonywali wszystkich mieszkańców, że kwiaty w ogródkach czy na balkonach to nie tylko wartość estetyczna, ale też ważny dodatek do ekosystemu miejskiego, jak i wiejskiego.